Mamo! Phineas i Ferb znowu gotują metę! Scena pierwsza. Garaż Phineasa i Ferba. Ferb, mam pomysł. Dzisiaj zamierzamy zdobyć składniki do najlepszego napoju gazowanego. Ferb w milczeniu patrzy. Ale musimy zdobyć składniki w nieco nietypowy sposób. Mamy kontakt w podziemnym świecie szalonych chemików, którzy produkują składniki na granicy prawa. Co nie, kurde, to brzmi jakby coś, co Tomek mi przyszedł. Scena druga. Wprowadzenie postaci z Breaking Bad. Wchodzi Walter White w stylu Phineasa. Cześć, chłopaki. Słyszałem, że potrzebujecie nowych, pewnych... specjalnych składników. Tak, Walter. Chcemy stworzyć napój, który zmieni sposób, w jaki ludzie patrzą na napoje gazowane. To brzmi jak mój biznes. Wchodzimy w to. Bitch! Scena trzecia. Produkcja napoju gazowanego. Phineas i Ferb pracują z Walterem White'em nad produkcją specjalnego napoju gazowanego. Musimy to zrobić tak, aby nikt nie podejrzewał. Ferb w milczeniu dodaje składniki, które wydają się bardziej pasować do laboratorium narkotykowego. Scena czwarta. Doktor Doofenshmirtz próbuje przejąć kontrolę. Czemu Doofenshmirtz powinien być Dundersztyc? Aha, Phineas i Ferb! Widzę, że próbujecie podbić rynek napojów gazowanych, ale moje Inator zrobi to jeszcze lepiej. Co? Teraz to niedobry moment, Dundersztyc. Jesteśmy zajęci. Scena piąta. Starcie z przeciwnikami. Phineas, Ferb i Walter starają się utrzymać kontrolę nad produkcją. Zapomnieli o Chessim. Jednocześnie unikając Dundersztyca. To się komplikuje, Ferb. Ale musimy utrzymać nasz napój jako najlepszy. Ferb używa niezwykłego wynalazku do odparcia ataku Dundersztyca. Scena szósta. Gany. Zakończenie. Udało się! Nasz napój gazowany podbija świat! Teraz mogę wrócić do mojego interesu. Ale wiecie, że zawsze jesteście mile widziani w moim świecie. Dzięki, Walter. Ale my jesteśmy bardziej w kierunku orzeźwienia niż rozpocznienia narkotyków. A tak kończy się nasza przygoda z Breaking Bad. Co? Heisenberg, Walter Ego.